Proszę panie prezesie, teraz ma pan głos, proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich, witam szanowne państwo. Szanowni państwo, pan radny, pan Adrian Witczak odniósł się do komisji. Rozumiem, że nie do wczorajszej, tylko byłem na przedwczorajszej, tak? Wtedy, kiedy musiałem opuścić komisję ze względu na projekt, który tu się odbywał z podwórka na bieżnię. Ogólnopolski, żeby było jasne. Szanowni państwo, między innymi na tej komisji zapadło takie pytanie w związku z propozycją tu dofinansowania areny lodowej z wysokości 1 000 000 zł, którą ewentualnie miałbym otrzymać jeszcze w tym roku. Między innymi pan radny słusznie zapytał się pani skarbnik, ile od początku istnienia areny samorząd dofinansował arenę lodową. Ja pozwoliłem sobie po tym spotkaniu również poprosić księgową, żeby mi zrobiła takie wszystkie dane odnoszące się do areny lodowej, bo odniosłem wrażenie po tej ostatniej komisji, że arena lodowa jest skazana tylko na fundusze miejskie. Więc żeby pokazać kłam temu, pozwoliłem sobie, jeszcze raz mówię, wziąć wszystkie dane. Pani skarbnik podała, że od początku istnienia areny miasto dofinansowało arenę w kwocie, pozwolę, bo patrzę w cyferki, w kwocie 5 081 656 052 grosze. Natomiast i jeżeli nastąpi dopłata kolejny milion, będzie to 6 081 656 052 grosze. Ale jednocześnie pozwoliłem sobie, żeby zadać temu kłam, ile arena oddała do miasta. Bo myślę, że to jest też ważne, bo jeżeli mówimy o tym, ile miasto dołożyło, to zróbmy równowagę matematyczną. Czyli miasto mi dało konkretne pieniądze, a ile ja oddałem to w ramach czy to dzierżawy, czy to podatku, czy to do spółek miejskich. Więc podaję szczegółowe dane co do grosza. Dzierżawy przez 3 lata zapłaciłem 3 561 272 055 groszy. Czyli 3 500 000 ponad dzierżawy. Dalej, podatek od nieruchomości przez te 3 lata, jak istnieje arena, 312 734 040 groszy. Do zakładów ciepłowniczych miejskich zapłaciłem przez ten okres 1 655 141 013 groszy. Do wodociągów, która jest również spółką miejską, zapłaciłem 390 101 92 groszy. Łącznie przez te 3 lata Arena Lodowa, czyli Tomaszowskie Centrum Sportu, oddało do spółek miejskich lub i do miasta 5 919 250 zł. Jeżeli dostanę jutro dopłatę, jeżeli dostanę jeszcze w tym roku dopłatę, to miasto oddało mi, dofinansuje spółkę 6 081 000. Więc jesteśmy na stracie niespełna 150 tysięcy. Taka jest różnica między przychodem i oddaniem, czyli co oddaje. Arena oddaje do miasta i do spółek miejskich. Już nie mówię o tym, że zatrudniam 34 osoby. 34 osoby mają pracę, pracują tutaj na pełnych etatach i jednocześnie oczywiście firmy współpracujące, które tak samo są w tym momencie dofinansowane. No niestety największym kosztem rzeczywiście, i to jest w kwocie blisko 4 miliony, to jest rzeczywiście energia. Tyle musiałem oddać, 4 miliony przez ten okres istnienia areny do PGE, która nie jest spółką miejską ani nic z nami związaną. No niestety, ale na to, żeby było jasne, zarobiłem. Zarobiłem, mówię, w tej chwili osobowo, ale oczywiście to spółka zarobiła, bo dlatego, że przez ten okres spółka wygenerowała przychody na poziomie 8, 8,5 miliona. Dlatego, że jeszcze w tej chwili nie mogę określić, jak się zamknie ten rok. No dzisiaj znowu nastąpiła informacja, że mamy kolejny lockdown, czyli zamykamy, czyli już nie wiem, że nie będą żadne tutaj przyjazdy służbowe, no ale między innymi otwieramy się czy na zimowiska, na wszystko, co dotyczy Tomaszowa. Ja nie jestem z Tomaszowa, więc to prawda, ale rzeczywiście żyję tym wszystkim i nie ukrywam, że tu jako młodzieniec zdobywałem tytuły mistrza Polski właśnie na tym torze tomaszowskim i dlatego jestem między innymi tak związany. Moje, żebyście państwo też wiedzieli, moje pierwsze spotkanie z prezydentem Witko to były same spory.
tak jak w tej chwili, nie wiem dlaczego, ale też mam odczucia, że niektórzy chcieliby pójść w jakiś taki spór. Ja na przykład jedną z pierwszych osób, które tutaj poznałem, to panią Basię Klatkę. I rzeczywiście wtedy, jak zarządzała COS-em, chwała jej za to i tak jak mówię, popierałem to, co robi i robiła to dobrze. Wtedy się spotkałem jako najpierw wiceprezes Polskiego Związku, później jako prezes Polskiego Związku. Ale rzeczywiście tak jak wyglądał COS i zresztą wygląda, bo nie mówię, że wszystko się gdzieś tam zmieniło, ale było prawidłowo zarządzane. I tak samo chciałbym, żebyście państwo, zanim określicie, ile dopłacicie, to weźcie naprawdę te wszystkie cyferki i przeliczcie to wszystko. Bo to naprawdę nie wskazuje na to, że jesteście tak hojni dla tej areny lodowej. Ja powiem prosto, wystarczy weźcie, zobaczcie państwo, ile dopłacacie. Oczywiście nie chcę, żeby to był jakiś tam później wskaźnik, ale na przykład basen, bo wiem, basen Złota Rybka. Wy tam po prostu macie to zabudżetowanie, więc te wszystkie koszty idą stricte z miasta. Ja na przykład na płacę i namówię na energię, na wszystkie inne płatności muszę sam zarobić. Robimy to wszystko. I teraz pan Adrian Witczak, radny, szanuję pana za to, co pan robi, natomiast wiele rzeczy się pan myli. Dlatego, że dzisiaj też słyszałem wcześniej, że dlaczego mamy do... Przeczytam, bo sobie zanotowałem to. Dlaczego mamy dokapitalizować spółkę miejską, skoro ona tworzy kluby sportowe i zabiega o pieniądze w mieście? Szanowny panie, akurat jest tak, że jestem współzałożycielem klubu sportowego Arena Tomaszów Mazowiecki po to, żeby właśnie cała Polska, kiedy nasze dzieci jadą albo startują w zawodach ogólnopolskich, słyszała coś takiego, Arena Tomaszów Mazowiecki, żeby wszystkie dzieci, po to między innymi wszystkie dzieci ubieram w czapeczki z napisem Arena Lodowa. To wszystko jest zabieg marketingowy po to, żeby jak najwięcej ludzi w Polsce, dzieci w Polsce kojarzyło się z Areną Lodową. Nie ma piękniejszego obiektu, mogę tak powiedzieć, w Polsce i łyżwiarskiego, jak właśnie ta Arena Lodowa. I są takie obiekty tylko w trzech krajach. Polska, Niemcy i Holandia. I szanujmy to. Na chwilę obecną ta arena naprawdę się rozwija. Jeżeli pan uważa, że nie przychodzą tu przedsiębiorcy, ale jak to się zmieniło, to może inaczej. To nie Arena Lodowa zawsze jest stricte arena, czyli jako obiekt, jest tym, który pożądają przedsiębiorcy. Generalnie to się pożądają sportowców, a też troszeczkę włożę kamyczek do ogródka. Mamy łyżwiarzy, pamiętajcie, brązowe medalistki Mistrzostw Świata, wicemistrzyni świata juniorek pani Bosiek, generalnie mistrzyni Polski, czyli jeżeli rozmawiamy o zawodach mistrzostw Polski, to naprawdę to już się robi nawet nudne, bo nasi zawodnicy wszystko wygrywają. Jeżeli chodzi o młodzież łyżwiarską, ja teraz troszeczkę powiem do swoim ogródku, ale króciutko. Na przykład jest Wojtakowski, to jest chłopak, który ma 15 lat, ale w tej chwili jest najlepszym juniorem na świecie w swoim roczniku. Osiąga najlepsze wyniki na świecie. Mamy młodzież, którą jeżeli porównamy po ostatnich zawodach, jakie były Arena dla Niepodległej, to czworo z nich ma najlepsze w swoich rocznikach wyniki na świecie. To jest właśnie przykład, jak tutaj idzie dobra robota i proszę zobaczyć, ja założyłem klub, w którym w tej chwili trenuję już 100 dzieci i nikomu nie zabrałem. To nie było zabieranie z klubu do klubu. U nas trenuje klub Pilica, UKS 9, 1, 3, 8 i klub sportowy Arena również znalazł swoje miejsce, gdzie pozyskał nowe. Nie zapomniałem jeszcze o klubie Johna Christensena, ale naprawdę w tej chwili to, co mówił prezydent, ale na pewno państwo też widzieli. Już tak się stało, że na niektórych treningach dochodziło do tego, że nas było za dużo, że gdyby nie lockdown, to po prostu nie zmieścilibyśmy się na torze, dlatego że tak dużo nas jest chętnych do jazdy na łyżwie. W tej chwili jesteśmy po Mistrzostwach Europy, co mówiłem ostatnio. I tak jak pan mówi, promocja. Mam coś takiego, że prowadzę, no mam podpisaną umowę z firmą, która prowadzi nam rankingi wszystkie. I po tych samych zawodach Mistrzostwach Europy w Ice Speedwayu wartość reklamowa, czyli tyle, ile miasto musiałoby włożyć, żeby ta impreza zaistniała w Tomaszowie, wynosi 700 tysięcy. Po Pucharach Świata, które w tym roku w listopadzie się nie odbyło, ale mamy następny puchar 12-14 listopad 2021, mówię o imprezie łyżwiarskiej takiej dużej, to rok temu
wartość medialna dotarła, po pierwsze, media dotarły do 32 milionów na świecie, czyli o Tomaszowie usłyszało 32 miliony na świecie, a wartość medialna, czyli gdybyśmy chcieli sprowadzić te zawody jako miasto, same wystąpić, 3 miliony 200. To tylko mówię, że to jest wartość medialna. To wszystko w tej chwili jest, że tak jak nie wrócę do tego, że gdzieś tam było jakaś tam niby wojna z PZOS-em. Nie, to była jakaś osobiste gdzieś tam zatarczki i ktoś sobie chciał udowodnić. Natomiast PZOS, mówię jako całość, jako stowarzyszenie, zrozumiało, że jest skazane na arenę, dlatego że tylko tu mogą być imprezy mistrzowskie, które nie zagrożą w realizacji, żeby zawody się wszystkie odbyły. Po prostu ta arena świadczy o tym, że jest potrzebna dla miasta, jest to rzeczywiście wizytówka. Ja jestem dumny z tej wizytówki, że mogę tu zarządzać, ale gdyby taka wizytówka była również w Elblągu, w moim rodzinnym mieście, to na pewno byłbym dumny i robiłbym wszystko, żeby móc wspomagać chociaż w jakiś sposób taką arenę. Jest to po prostu coś, w tej chwili na Ślizgawki, panie Adrianie, cieszę się, że pan był, bo Ślizgawka to jest właśnie dla ludzi miejscowych i dla wszystkich przyjezdnych, ale rzeczywiście tak jak 2 lata temu ciężko było, poza tym z ciekawości, żeby przyjechać, zobaczyć duży obiekt, to w tej chwili już rodziny potrafią przyjeżdżać z Warszawy, z Łodzi, z Bełchatowa, z Piotrkowa, nie będę wymieniał, ale wszystkie te do 100 kilometrów to po prostu sobie weekend zapewniają, że chcieliby tu. Niestety lockdown nas mocno ograniczył. No niestety byliśmy przez kilka miesięcy zamknięci. W tej chwili nastawiliśmy się tak samo, no bo musimy działać. Pan Michał Kucharski, który jest rzeczywiście wspaniałym kibicem piłki siatkowej, to też wie, że ten obiekt naprawdę może być wielofunkcyjny, jest wielofunkcyjny. No w tej chwili niestety rozmawialiście państwo o trudnych chwilach piłki siatkowej, ale to też wynika z tego braku publiczności i braku tego, że nie mają swojego obiektu. Oni się tu czują, może to będzie takie, żeby nie poczuć, że się cieszę, to znaczy ja się cieszę, ale że to jest jakaś wyrozumiałość, ale oni tu się czują jak w swoim domu. Po prostu chcą tu być i czują się naprawdę gospodarzami i jak kogoś przyjmują na te mecze, jak tu było, to naprawdę to po prostu to byłoby słabe, gdybym nie powiedział och, achy. Tu naprawdę nam tylko klaskali, a ja nie zrobię nic złego, żeby tak o nas nie mówić. Więc tak chciałbym państwu przedstawić, że ta arena naprawdę żyje i ona w tej chwili, no zrobi, ja zrobię wszystko, żeby po prostu to był obiekt, jest światowym, ale żeby to był numer one na świecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Kucharski był pierwszy, pan Michał Kucharski, pan Adrian Witczak, proszę bardzo. Panie Romanie Derks, panie prezesie, wie pan, że panu kibicuję, już spotkaliśmy się 2 lata temu, ja nigdy nie miałem uwag, nawet nie wiem po co ta dyskusja tutaj w WPF-ie jest prowadzona. Jedyna rzecz, o jaką wnioskowałem i będę się tego trzymać, to żeby pana obiekt był bezpośrednio, mówiąc krótko, podczepiony pod Ministerstwo Sportu. To by odjęło nam pewnych zadań. Natomiast no, minister zawsze może zaneksować umowę. Tutaj trwałość projektu już powoli będzie mijać i tego będę się trzymał. Natomiast to, co pan robi, tak, wielki szacunek. Ja nie mam żadnych uwag. Przeglądałem pana księgi. Wszystko jest transparentne. Jako pierwszy pan udostępnił mi wszystko i nigdy nie było z pana strony żadnego problemu. Jeżeli chodzi o koszty, są transparentne i są na poziomie umiarkowanym. Tak, to tyle. Natomiast my jesteśmy osadzeni w WPF-ie, więc ja no dziwię się, że pan prezydent nie mówi o strategii, o tym, o co prosiłem. A ekologia, panie prezydencie, to jest wymiana 1700 kopciuchów w mieniu komunalnym na przykład, a nie apelowanie do radnych, żeby sobie piec wymienił. Fajnie, że pan martwi się o nasze piece. Tak, mam piec na ekogroszek. No może ekogroszek nie do końca jest eko, no ale jest lepszym rozwiązaniem niż kopciuch wsadzony w centrum miasta, który zatruwa i zabija ludzi, tak? Niech się pan skupi na swoich zadaniach, a my we własnych sumieniach, jak będziemy mieli środki, jeszcze pan nam pomoże jako mieszkańcom, pewnie bardzo szybko te ekologiczne ekogroszki powymieniamy na przykład na pompy ciepła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Kucharski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za głos. Najpierw odniosę się do wypowiedzi pana Romana Derksa. Bardzo dziękuję za uznanie. Faktycznie jestem kibicem piłki siatkowej.
Faktycznie bardzo się cieszyłem, że Siatkówka pojawia się na arenie. No niestety, mamy czas, jaki mamy, więc mam nadzieję, że w przyszłości to wróci, ale to nie do tego zmierzam. Zawsze twierdziłem, że Arena Narodowa jest pięknym obiektem, ale niekoniecznie naszego miasta stać na utrzymanie takiego obiektu. Tłumaczów nie jest dużym, nie jest bogatym miastem przede wszystkim. Powiedział pan, że pan zapłacił tyle do ZGC, tyle do ZGWK. Nie wiem, czy to jest korelatywne z budżetem miejskim, gdyż to jest dopłacenie do spółek miejskich i do ich majątku, niekoniecznie to jest to związane z budżetem miasta. Może niektórzy mi wypowiedzieć z błędu, jeżeli się mylę, bo to jest taki mój wniosek. A teraz do pana prezydenta. Panie prezydencie, Arena Lodową promocją jak najbardziej tak. Tylko teraz tak, w WPF-ie też są zawarte wpisy o promocji miasta dla przedsiębiorców. Jakie działania w tym kierunku? No wiadomo, przedsiębiorcy to jest praca, pracy to są podatki, to jest PIT, to jest zysk dla miasta. Jakie działania w tą stronę są w WPF-ie zawarte? Bo coś jest wspomniane, ale tylko bardzo pobieżnie. Nie ma jakiejś konkretnej informacji w tym kierunku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę bardzo. Przeprowadziliśmy bardzo wiele działań dla przedsiębiorców, o których za chwilę dość szczegółowo opowie pan Adam Koziołek, ponieważ uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie w ramach projektu promocji gospodarczej. Ja tylko wspomnę o tym, że mamy najniższe stawki, jeśli chodzi o podatek od środków transportu, biorąc pod uwagę, jak dużo jest firm parających się właśnie tym działaniem na terenie naszego miasta, to pokazuje skalę tych działań i tej ulgi. A wiedzmy, że często w innych gminach te podatki, te opłaty od środków transportu są o 100% wyższe nawet niż w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, bardzo proszę. Pan Adam kontynuuje. Ja bardzo przepraszam, ale ja miałem pytanie w odniesieniu jeszcze do wypowiedzi pana prezesa, no żebyśmy w temacie jeszcze byli. Znaczy, no w temacie jesteśmy cały czas, bo do tematu wracamy, tylko zadał pan Michał Kucharski między innymi pytanie, więc pan prezydent odpowiada, dalsza część tej odpowiedzi jest przez pana Adama Chciołka i wracamy do pana Adriana Wiczaka. Proszę bardzo. Proszę panie. Proszę państwa, tutaj w odniesieniu do tego, co pan Michał Kucharski wspomniał na temat zapisów w WPF-ie. Tak, w WPF-ie znajdują się zapisy i dotyczące projektu, który składaliśmy do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. To jest instytucja, która zarządza środkami unijnymi dla przedsiębiorców w ramach województwa łódzkiego, czerpa województwa łódzkiego. Ten projekt uzyskał dofinansowanie, o ile się nie mylę, chyba punktacja była maksymalna, więc mam nadzieję, że na początku roku podpiszemy umowę. W tej chwili w zasadzie drafty umowy wymieniamy między nami a COP-em, więc myślę, że początek roku to będzie ten czas, kiedy tę umowę podpiszemy. I w ramach bodajże 1 100 000 zł zostają przygotowane pakiety wsparcia dla przedsiębiorców, czyli szkolenia, wyjazdy na targi, organizacje targów również na arenie, dlatego że staramy się promować przy okazji także arenę, czyli targi, które będą związane z tym, co się w Tomaszowie powoli zaczyna coraz lepiej rozwijać, czyli chociażby przemysłem tekstylnym. Arena tutaj będzie organizatorem czy współorganizatorem tych targów. Targi mają mieć charakter międzynarodowy, więc to będą dwie edycje targów, 2021-2022. Proszę państwa, no proszę zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy oczywiście mają też pakiet, który jest związany z pomocą de minimis i o czym się w ogóle zapomina w tej chwili w sposób dość istotny. To znaczy każdy przedsiębiorca, który lokuje na terenie powiatu tomaszowskiego, głównie w gminach Tomaszów Mazowiecki, Wiejskiej, Miejskiej oraz gminie Lubochnia, swoje środki z racji tego, że cały kraj jest objęty jedną strefą ekonomiczną. Oczywiście zarządzają to regionalne strefy, natomiast kraj jest objęty jedną strefą ekonomiczną w tej chwili. Każdy przedsiębiorca w tych trzech gminach dostaje maksymalną pomoc de minimis przy najniższym z możliwych poziomie inwestycji. Więc to też jest jeden z elementów, który będzie podnoszony w ramach promocji gospodarczej. Więc to jest druga edycja. Pierwsza dotyczyła innej branż, czyli sektora głównie budowlanego. W tej sektor budowlany również będzie wybrzmiewał, ale w dużej mierze, czyli przemysł tekstylny,
oraz usługi w zakresie nowej technologii. I te elementy będą właśnie wzmacniane poprzez ten projekt, który oczywiście dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Całość wyjazdów, szkoleń, wizyt, targów jest finansowana w ramach środków unijnych, więc te pieniądze są w budżecie zagwarantowane. W tej chwili macie Państwo, tak jak wspomniałem poprzednio, wkład własny, natomiast on zostanie po podpisaniu umowy dotacyjnej uzupełniony o kwotę 1 100 000 zł, która będzie wydatkowana właśnie w latach 2021-2022. Proszę bardzo, teraz pan Adjadwiczek, bo chciał zadać pytanie, teraz możemy kontynuować dalej, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, ja dziękuję za te pana zapewnienia. Ja oczywiście dostrzegam pana starania. W ciekawy sposób pan przedstawił kwotę otrzymaną tutaj ponad 6 milionów złotych, odejmując od tego kwoty ciepła, wody, które Arena zużywa i odprowadza do spółek miejskich. No powiem szczerze, że bardzo ciekawe przedstawienie. Natomiast chciałbym panu zwrócić uwagę jeszcze na taki dokument. Nie chcę tej dyskusji teraz kontynuować, bo może to nie jest rzeczywiście ten punkt, ale w dniu 9 kwietnia 2019 roku dostałem informację podpisaną przez pana prezydenta Witko, że w latach 2017-2019 do kwietnia Arena otrzymała na potrzeby areny zarządzanej przez Tomaszewskie Centrum Sportu przekazano 4 366 tysięcy. Plus tutaj jeszcze są środki przekazane ze spółek. No więc tutaj ta kwota 6 milionów w toku tych uchwał, które przekazywaliśmy środki, jest dość ciekawa. Natomiast pragnę podkreślić, że nie mam uwag co do pana zarządzania areną i tego, jakie koszty arena ponosi. Taki obiekt jasne i oczywiste jest, że koszty ponosi. Ale pamięta pan taką rozmowę na jednej z komisji, kiedy rozmawialiśmy o tym i sam pan przyznał rację, że sposób finansowania, znaczy wtedy, kiedy byłaby ona pod finansowaniem ministerstwa, czyli w zarządzie Centralnego Ośrodka Sportu, byłoby to na pewno z korzyścią również dla miasta. Więc to tylko po to o tym rozmawiamy. Natomiast podkreślanie, jaka jest ogromna wartość promocji, to ja chcę wiedzieć, jaka jest ta wartość promocji, jakie efekty miasto dzięki tej promocji uzyskuje. Bo zapewne pan wie, uczestniczy pan w naszych posiedzeniach, że miasto ma bardzo wiele różnych zadań, na których musi się skupiać. Także bardzo dziękuję. Ja tylko w jednym zdaniu tak odpowiem. Szanowny panie radny, znaczy nie przypominam sobie tego, znaczy przypominam sobie, że rozmawialiśmy o COS-ie, ale powiem teraz analizując sobie i patrząc jak arena się rozwija, no to myliłem się. To nie byłoby dobre posunięcie pod COS, podciągnąć arenę. Dlatego, że jeżeli to będzie szło tak jak idzie w tej chwili, naprawdę lockdown nam dużo zepsuł, bo arena była 3 miesiące zamknięta, czyli była pozbawiona przychodów. Została pozbawiona przychodów taką imprezą jak Puchar Świata, który się nie odbył, które wszystkie reprezentacje miały tu przyjechać. To są ogromne pieniądze. To jest prawdopodobnie łącznie ponad tą dopłatę, którą została nam niescedowana. Natomiast ja bym sobie prawdopodobnie bez tej dopłaty spokojnie poradził. I dlatego mówię, to w tej chwili... Zresztą no łatwo, ten kalendarz po prostu się robi, zapełnia. To, co pan Adam tutaj mówił, to właśnie to jest. To znowu, to są kolejne imprezy, które będą w arenie i które będą przynosiły przychody, dodatkowe pieniądze. Takich imprez jest więcej. Tak jak mówię, tylko na króciutko, że ostatnio odbyło się, to było przecież sobota, niedziela, Mistrzostwa Europy w Ice Speedwayu. Już 13 marca wstępnie jest zabukowane. Tylko, że wszyscy się zastanawiają, czy znowu bez publiczności, to jest przykre, dlatego że bilety na tą imprezę były w lutym zeszłego tego roku sprzedane już w ilości blisko 2000. I ta impreza przy 2000 kibiców, którzy na żywo oglądają te motocykle, które jeżdżą 140 na godzinę po arenie, to wierzcie mi, że to jest przeżycie nie lada. No nie każdy mógł być, ale przepraszam wszystkich radnych, bo to ta niestety, no lockdown. No nie wolno bez publiczności. Pan prezydent był osobą, nie że ja zapraszałem, tylko zaprosił organizator właśnie jako
jako gospodarz tu miejscowości. A teraz do czego zmierzam, jeżeli pan mówi o tą reklamę? To proszę mi wierzyć, myślę, że Tomaszów w większości w Polsce jest to coraz bardziej kojarzony przez Arenę Lodową. Że taki obiekt jest w Tomaszowie. Oczywiście nie wszyscy wiedzą. Jeszcze niedawno, jak przyjeżdżali, to no, wszyscy, którzy przyjeżdżają rozmawiać o nowej imprezie, MMA, Feny, to wszystko mamy tu mieć. To ma być przełom maja i czerwca. Jak przyjechali rozmawiać o nas, z nami o tej arenie, jak weszli, to było jedno. Wow, robimy to. Byliśmy zaproszeni do nich, do Wrocławia, żeby zobaczyć, jak wygląda taka gala. To naprawdę, to my robimy 10 razy lepiej. I w naszej gali, w naszej arenie będzie to wyglądało 10 razy lepiej. Tylko wiadomo, no, sami państwo wiecie, że bez publiczności to się robi troszeczkę słabe, bo telewizja zawsze pięknie to sprzeda. A to trzeba sprzedać jak najwięcej mieszkańcom. To strongmeni nam nie wyszli, to targi nam nie wyszły. No niestety wszystkie te imprezy zaważyły o tym, że dużo imprez się nie odbyło. No, ten iSpeedway powinien być na koniec sezonu i to byłoby tak, że no, wszystko wyglądałoby inaczej. No to tylko tyle, ale naprawdę ten Tomaszów coraz bardziej ma oddźwięk w Polsce i na świecie przez arenę. Proszę mi wierzyć, że to naprawdę, to jest właśnie ten przekaz. Dzisiaj tak samo, to są już takie osobiste, ale dzisiaj Australijczyk chce do nas przyjechać, bo nie ma gdzie znaleźć lodu w Europie. Cała reprezentacja Rosji z mistrzynią świata, z rekordzistką świata, z Natalią Woroniną, która przyjedzie razem z Pawłem Abratkiewiczem, bo on znowu nie może się ruszyć do Rosji. Przyjeżdżają tu i będą do Pucharów Świata i Mistrzostw Europy tu trenować. No oby nic nie przeszkodziło temu, ale to tak to wygląda. Coraz więcej świat do nas po modernizacji robimy lód w lato. I teraz będziemy robić to rokrocznie. I w tej chwili też jestem na tylko dogrywanie, bo to jest tylko kwestia dopiąć ostatni guzik. Na pewno mrozimy w lato i na pewno PZTS będzie tu siedział non-stop. Dlatego, że w tej chwili sami wiedzą, że jeszcze już to powtarzałem, że oni są na nas skazani, a my im zrobimy wszystko, bo ten lód tutaj jest naprawdę świetny. I zrobimy tak, że to będzie obiekt, jeszcze raz mówię, jeden jak nie najładniejszy na świecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzę, że jeszcze Państwo się dwoje zgłasza, ale bardzo bym prosił, żebyśmy zmierzali ku końcowi. Pan Michał Kucharski, pani Marzena Popławska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wrócę do tematu, który zacząłem, czyli przedsiębiorcy i Tomaszów. Jedyny środek tunelu, jaki w tej chwili ja osobiście widzę, to jest budowa drogi na dawnym Bistomie, czyli uwolnienie terenu dla przedsiębiorców, promocją tamtego regionu, udostępnianie go i tak jak mówię, zapraszanie przedsiębiorców, żeby u nas zakładali firmy. To jest najważniejsze, to nie powinno być priorytetowym działaniem w tej chwili. Dlatego, że arena już jest, teraz powinniśmy zadbać o dochód dla miasta i o tym powinniśmy mówić w WPF-ie, ja tak uważam. I wracając do słów pana prezydenta odnośnie wymiany kociuchów przez radnych. Być może pan prezydent mówił o mnie. Zgadza się, przyznaję się, bez bicia mam piec węglowy. Mieszkam najbliżej pana prezydenta. Codziennie być może widzi, jak z mojego komina leci dym z pieca węglowego. Zgadza się, przyznaję się, bez bicia, ja mnie zwinien. Zbieram pieniądze, jak zbieram pieniądze, wymienię piec. Być może nawet na gazowy. Dziękuję uprzejmie. Cieszy mnie, że pan radny się przyznał, bo takie telefony dostawałem, a nie chciałem tego publicznie uważać, ale pan sam to powiedział, więc mam nadzieję, że pan dotrzyma słowa i wymieni pan na ekologiczny piec. A teraz jeszcze pani Marzena Popławska, proszę bardzo. Ja tak krótko. Chciałam się zwrócić do pana prezesa Romana Derksa z podziękowaniem, bo jest pan bardzo dobrym gospodarzem i supermenadżerem. Rozsławił pan nasze miasto. Pozyskuje pan na różne sposoby finanse i mam nadzieję, że te środki z budżetu naszego miasta będą coraz mniejsze na dofinansowanie areny lodowej. Natomiast mam taki niesmak i nie wiem, o czym mówił pan radny Wiczczak, o jakimś niemiłym pana zachowaniu na komisji, na której ja również byłam i mogę powiedzieć, że pana zachowanie było jak najbardziej właściwe. Natomiast no, miałabym uwagi co do zachowania pana Adriana Wiczczaka, żeby tutaj jakiś cień nie kładł się na pana osobę, bo nic takiego nie miało miejsca. Ja również popieram. Przepraszam. Panie przewodniczący, czy ja mogę głos? Tak, tylko czekałem, aż pani Marzena zakończy dyskusję, bo widziałem, że się włączała na pani Barbara również, która chciała też do tego się chyba odnieść, ale przepraszam. Pani Ela Przedbora, bardzo proszę, bo była pierwsza.
Tak, pani Marzanna mnie wyręczyła, że tak powiem, ale jeśli już doszłam do głosu, chcę powiedzieć, że Arena rzeczywiście 14 grudnia 2017 roku została otwarta, działa 3 lata, gdzie od marca tak naprawdę no, jesteśmy, nie tylko my, ale wszystkie kluby w Polsce, no, w okresie pandemii rzeczywiście te przychody czy imprezy z obecnością publiczności no, w zasadzie się nie odbywają, a mimo wszystko ta arena tętni życiem, za co bardzo serdecznie dziękuję i przy okazji też mogłam wziąć udział, choć na chwilę, i spotkać się z mistrzami olimpijskimi, z tą akcją w czasie tej akcji organizowanej przez Ministerstwo Sportu z podwórka na Bieżnie. Także wtedy w rozmowie z panem prezesem uzgodniliśmy, że Komisja Spraw Społecznych i Rodziny odbędzie się na arenie, żebyśmy ten obiekt obeszli, zobaczyli go dokładniej, przyjrzeli się tym wszystkim finansom, żeby to była komisja robocza. Też chylę czoła za to, co pan robi. I chcę powiedzieć, że nie chciałabym, żebyśmy my jako radni, atakując pana w ten sposób, wystraszyli, że pan od nas odszedł, bo to jest wielki dzień dla tej areny, że pan tutaj się zgodził zostać prezesem i prowadzi ją w taki sposób, a nie inny. I to pan jest tym sercem, ponieważ to nie jest tylko prezes, ale jak się tam wchodzi, to widać gospodarza domu, i pan z wielkim serduchem do tego podchodzi, a przy tym jeszcze jest profesjonalistą w tej dziedzinie, w tej dziedzinie sportu. I wracając do naszej Komisji Spraw Społecznych i Rodziny, gdzie na zadane pytanie ja pana zaprosiłam mimo wszystko, bo też omawialiśmy i WPF, i uchwały dotyczące budżetu, więc stąd no, przewidziałam niejako, że mogą być do pana też i pytania dotyczące tego 1 000 000 zł, który będzie przekazany zwrot tej dzierżawy. I nie zachował się pani taktownie. Chciałam zabrać głos, ponieważ mieszkańcy, którzy to oglądają albo będą odtwarzać, nie mieli takiej właśnie takiego wrażenia, że pan mógł zrobić coś nie tak. Szanowni państwo radni, którzy są obecni i też mogą zapoznać się i z protokołem, i z nagraniami, bo są dostępne, i chcę pana przeprosić za ten komentarz, bo tak jak tutaj członkowie mojej komisji obecnej i nie tylko, bo i pracownicy urzędu, ja byłam zaskoczona tą po prostu reakcją. Nawet myślę, że część tego protokołu z naszej komisji roześlę państwu radnym na maila, żeby zobaczyć, czy to naprawdę nie było w żadnej mierze nietaktowne zachowanie pana prezesa Delksa. I gratuluję nam, mieszkańcom, że obchodziliśmy 14 grudnia 3. rocznicę jakby otwarcia tego obiektu i działania w naszym mieście. I chcę powiedzieć jeszcze jedno, to co mówią osoby, tak jak pan Roman powiedział, że przyjeżdżają z Warszawy i z różnych miejsc Polski, żeby zobaczyć arenę, ale i skorzystać też z tego obiektu, że brakuje rzeczywiście w tej okolicy bazy hotelowej, takiej nawet tańszej dla młodzieży. I myślę, że tutaj w tym kierunku powinniśmy też zmierzać, żeby pozyskać inwestora, który taką placówkę by stworzył w okolicach areny. Także dziękuję bardzo za to, co pan do tej pory robi. Dziękuję. Robił, ja mam nadzieję, do 10. rocznicy i dalej. Dziękuję bardzo pani radny za te słowa, które tak po części miałem do takich podobnych słów do pan w kierunku pana prezesa pójść, ponieważ też nie chciałbym, żeby pan się zniechęcił tymi nieraz, tak jak nawet dzisiaj, tymi złymi opiniami. Ja jak najbardziej panu kibicuję, żeby pan jak najdłużej tu u nas wytrwał, a nawet do końca, jak to się mówi tutaj, ile panu sił starczy. Naprawdę niech pan wierzy głęboko w to wierzę, któregoś dnia dojdzie moment, kiedy będziemy mieć podziękować panu za to, że pan tak uparcie dąży do dobrego celu. Gdyby tym rozmowom niektórym, szanowni państwo, przysłuchiwał się świętej pamięci pan Bogdan Drozdowski, to by pewnie, jak nie był wcześniej osiwy, to by osiwiał, że my chcemy gdzieś, próbujemy, żeby ten obiekt podszedł pod inny zarząd, kto inny zarządzał, coś, o co on walczył całe życie.
Był jednym z pierwszych tutaj Tomaszowianin, któremu zależało na sprowadzeniu Tomaszowa właśnie toru łyżwiarskiego. Ile on spędził dni, wieczorów na poprzednim torze łyżwiarskim, bo w pierwszej kadencji byłem często, tam byłem też gościem, i ile spędził, ile się cieszył z tego toru, który nie był kryty, który działał, szanowni państwo, 3-4 tygodnie w roku. A koszty utrzymania były większe niż teraz, tu mamy tą dopłatę. Jest to ogromnie inny obieg, ogromnie inne koszty utrzymania. A mimo to gdzieś szukamy, nikt nie powiedział, że na sporcie mamy zarobić. Szanowni państwo, nikt, tak jak pan prezydent wspomina, na oświacie, na sporcie, to nie chodzi o zarobienie. I proszę bardzo, żebyśmy państwo jako radni wspomagali działania pana prezesa, co pozwoli mu na dodanie takiej naprawdę oliwy do ognia, czyli takie pobudzenie do życia, a nie w drugą stronę, żebyśmy dołowali, bo gdzie przyjdzie który przedsiębiorca budować hotel obok, jak tutaj widzi, że z góry będzie być może w podobny sposób później oceniany. Bardzo państwa proszę, żebyśmy sprawiedliwie podchodzili do sprawy i naprawdę rozważnie te głosy krytyczne w kierunku pana prezesa kierowali. Dziękuję bardzo. Pan Adrian Witczak. Bardzo dziękuję. Ja jednak odniosę się merytorycznie. Dziękuję panie prezesie, że odpowiedział pan o tym, że jednak się mylił, jeśli idzie o przekazanie COS-owi. Ja jednak nie jestem jeszcze przekonany, ale mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać i pokaże pan konkretne argumenty przemawiające za tym, że lepiej jest tak, jak jest. Więc tu będę wdzięczny. Ja dziękuję za pana zaangażowanie, natomiast w odniesieniu do tych wypowiedzi pani radnej Popławskiej, pani Przedbory, no, może nie chciałem tego robić, ale dysponuję już nagraniem z komisji. Ja w takim razie opublikuję tą wypowiedź i to każdy będzie mógł ocenić. Ja natomiast uważam, że i tak to odebrałem i mam nadzieję, panie prezesie, że również o tym będziemy mogli porozmawiać, bo nie chciałbym, żeby atmosfera również obrad komisji była taka, jak ja poczułem, jak pan się do mnie zwrócił. Dlatego opublikuję i każdy niezależnie, bez żadnego komentarza będzie mógł to ocenić. Dziękuję publicznie. Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba na tym etapie może... Panie Michale, prosiłem, dajmy, ale proszę bardzo, no, żeby nie było, że nie pozwalam głosu. Nie, ja tylko króciutko. Panie przewodniczący, z rok temu, może nawet trochę lepiej, sugerowałem, żeby zorganizować posiedzenie wyjazdowe albo z przewodniczącymi wspólnych komisji, albo sesji nadzwyczajną właśnie na Arenie Narodowej i tam dyskutować na ten temat. No, przypominam ponownie moją prośbę, bo tutaj dyskusja zamiast WPE poszła z Areny Lodowej, to jest jednak no, sporym obciążeniem dla miasta, aczkolwiek nie wiem, czy nie za mocno poszło w tym kierunku. Dlatego sugerowałbym po raz drugi, zróbmy kiedyś posiedzenie odnośnie samej areny, może nawet na arenie. Tak bym proponował. Dziękuję uprzejmie. Panie radny, ja takiego nie mogę sugerować państwu ze względu na pandemię, żebyście państwo nie musieli się narazić nawzajem na różnego rodzaju później niedobrze. Pandemia się kiedyś skończy. Jak skończy się pandemia, to owszem, jest możliwe wyjazdowe posiedzenie. A na chwilę obecną zachęcam do tego, co czynię cały czas, do zachowania środków ostrożności, co dzięki temu widzicie wszystkich państwa na każdej sesji możecie państwo uczestniczyć dzięki zachowaniu pewnych norm. Jeżeli nie mamy więcej głosów w dyskusji, to dyskusję zamykam, a poproszę Biuro Rady o głosowanie. A ja pytam, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały prezentowanej przez panią skarbnik. Proszę o wciśnięcie przycisku za lub przeciw lub wstrzymującego się. Ja tylko jeszcze państwu głosujących chciałem państwu tylko w czasie głosowania przypomnieć, że projekt uchwały musi być przyjęty bezwzględną większością głosów. Szanowni państwo, mamy wynik głosowania. W głosowaniu poproszę jeszcze o wyświetlenie wyniku.
głosowaniu wziął udział cały skład osobowy Rady. Za projektem uchwały prezentowanej przez panią skarbnik oddano 16 głosów. Głosów wstrzymujących 0, głosów przeciw 7. Chyba dobrze w tych tabelach tutaj odczytałem 7. Zatem szanowni państwo, uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer 39 łamane na 279 na 2020. A my przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tomasza Mazowieckiego na rok 2021. I tutaj również projekt uchwały przedstawi pani skarbnik, pani Elżbieta Dratwa. Bardzo proszę pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały, który państwo otrzymaliście, to jest tak zwany, tak naprawdę to jest drugi projekt uchwały, uwzględnia autopoprawkę, którą państwo otrzymaliście. I przedstawię ten projekt już z uwzględnieniem tych poprawek. To dotyczyło wprowadzenia zadania na ulicy Luboszewskiej i zmniejszenia rezerwy majątkowej o 100 tysięcy złotych. W imieniu pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litery C, D oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, 212, 214, 222, 239, 250 i artykuł 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021. Paragraf 2. Uchwala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 304 715 452 zł 42 grosze zgodnie z tabelą numer 1. Z tego punkt pierwszy. Dochody bieżące 296 432 292 zł 33 grosze zgodnie z tabelą numer 1.1, w tym dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 86 427 316 zł zgodnie z tabelą numer 1.1.1. Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 324 304 zł zgodnie z tabelą numer 1.1.2. Dochody majątkowe 8 283 160 zł 9 groszy zgodnie z tabelą numer 1.2. Paragraf 3. Uchwala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 307 408 452 zł 42 grosze zgodnie z tabelami numer 2 i numer 3. Z tego wydatki bieżące 285 752 609 zł 40 groszy zgodnie z tabelą numer 2.1, w tym wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 86 427 316 zł zgodnie z tabelą numer 2.1.1. Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 324 300. Wydatki majątkowe 21 655 843 zł i 2 grosze zgodnie z tabelami numer 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. Paragraf 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2021 w wysokości 2 693 000 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami zaciągniętych kredytów zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf 5. Ustala się przychody w wysokości 12 753 000 zł z tytułu kredytów zgodnie z tabelami numer 4 i numer 5. Paragraf 6. Ustala się rozchody, to jest spłaty kredytów długoterminowych i wykup obligacji w 2021 roku w wysokości 10 060 000 zł zgodnie z tabelami numer 4 i numer 6. Paragraf 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15 140 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w wysokości 15 370 000 zł. Paragraf 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 1 866 684 zł. Paragraf 9. W ramach wydatków budżetowych tworzy się rezerwę ogółem w wysokości 8 400 000 zł, w tym rezerwa ogólna budżetu 1 mln zł, rezerwy celowe budżetu 7 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwotę dotacji w wysokości 20 811 223 zł dla
jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 milionów 68 tysięcy złotych, w tym dotacje podmiotowe w wysokości 6 milionów 463 tysiące złotych, dotacje celowe w wysokości 605 tysięcy złotych. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13 743 223 złote, w tym dotacje podmiotowe w wysokości 11 983 000 złotych, dotacje celowe w wysokości 1 760 223 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 400 000 złotych, wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i ich Bliskich w wysokości 1 323 000 zł, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 77 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 110 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane w wysokości 16 800 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 14. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 770 262 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 15. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 milionów złotych. Dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich w wieloletniej prognozie finansowej. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Przekazanie uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Paragraf 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jeżeli chodzi o szczegóły uchwały, to przedstawię Państwu w postaci prezentacji. Już sekundkę. Małe problemy techniczne. Jako taki projekt widać, o może za chyba się już chyba jest. Widać już. Tak, widać Pańska. Tak. Szanowni Państwo, dochody. Dochody miasta na rok przyszły to kwota 304 715 452 zł 42 grosze. I tutaj mamy podział na dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań miasta, kwota 296 432 292 zł 33 grosze. Natomiast dochody majątkowe miasta to kwota 8 283 160 zł i 9 groszy. Podział dochodów wynikających z bieżącej realizacji zadań miasta to dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Jest to kwota 103 939 876 zł i 23 grosze. Dochody z tytułu podatków, opłat i inne to jest kwota 80 964 948 zł i 10 groszy. Subwencja z budżetu państwa kwota 49 287 806 zł oraz dochody z podatków dochodowych mieszkańców i przedsiębiorców, czyli PIT i CIT jest to kwota 62 239 662 zł. Jeżeli chodzi o podział dochodów majątkowych, to mamy tutaj dochody ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania. Łącznie jest to kwota 4 954 000 zł, z czego 4 miliony pochodzą ze sprzedaży majątku, natomiast kwota 954 zł to uzyskujemy ją z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 3 329 160 zł i 9 groszy.
Wydatki ogółem to kwota 307 408 452 zł 42 grosze. Wydatki przeznaczone na bieżącą realizację zadań to kwota 285 752 609 zł 40 groszy, natomiast wydatki majątkowe miasta to kwota 21 655 843 zł i 2 grosze. Oświata i wychowanie. Tutaj mamy też łącznie świetlica oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jest to kwota 89 898 296 zł 42 groszy. Jak już wcześniej wspomniałam, w tej kwocie znajdują się również koszty Centrum Usług Wspólnych. Jest to kwota 2 241 740 zł i 42 grosze. Subwencja oświatowa kwota 45 113 660 zł. Dotacje dla przedszkoli z budżetu państwa, refundacja kosztu wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin kwota 3 682 171 zł. Mamy tutaj również dochody placówek oświatowych. W tej kwocie znajduje się również wyżywienie w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Jest to kwota 5 515 122 zł. Mamy również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 45 tysięcy. Dotyczy to projektu związanego z przyrodą. Jest to zespół szkolno-przedszkolny numer 4. Jeżeli dobrze pamiętam, przy ulicy Maja. Powyższe dochody tak naprawdę pokrywają 62,01% wydatków na oświatę i kwota, którą będziemy musieli pokryć z dochodów własnych miasta, to jest 35 542 343 zł i 42 grosze. Szkoły podstawowe to kwota 40 449 990 zł, placówki niepubliczne i dwie placówki publiczne to jest kwota 13 milionów zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 762 556 zł 90 groszy. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego to kwota 18 085 492 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 79 349 zł oraz organizacja specjalnych metod nauki w placówkach publicznych 3 456 526 zł 60 groszy. Jeżeli chodzi o placówki niepubliczne i dwie placówki publiczne, to jest kwota, jak już wcześniej wspomniałam, 13 milionów zł. I na tą kwotę składają się między innymi przedszkola niepubliczne w wysokości 5 965 000 zł, bunt przedszkolny Paprotka 59 807 zł, dwie szkoły podstawowe publiczne, jest to kwota łączna 757 000 zł, dwie szkoły niepubliczne, jest to 1 933 000 zł. Mamy również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach niepublicznych, jest to kwota 710 600 zł. Oraz jeszcze mamy tutaj dwie szkoły publiczne 260 tysięcy złotych i niepubliczne 560 tysięcy złotych. I to byłoby wszystko. Następnie mamy stołówki szkolne i przedszkolne. Łączna kwota to jest 4 692 380 zł 30 groszy. Mamy pływalnie szkolne. Jest to kwota 2 357 784 zł 60 groszy, a chciałabym tylko przypomnieć, że po stronie dochodów, jeżeli chodzi o pływanie szkolne, mamy kwotę 613 800 zł. Świetlice szkolne to 2 323 628 zł 60 groszy oraz dokształcanie doskonale nauczycieli jest to kwota 300 000 złotych. Remonty w placówkach oświatowych kwota 120 tysięcy złotych, dowożenie uczniów 104 tysiące złotych oraz mamy również tutaj pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, to kwota 40 500 zł. Kolejnym działem jest dział pomoc społeczna i rodzina. Mamy tutaj kwotę 113 410 777 zł i 84 grosze, co stanowi 36,89% wydatków bieżących. Dochody dotyczące pomocy społecznej to kwota 97 536 417 zł, w tym mamy dotacje z budżetu państwa 90
3 239 408 zł, Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych 2, jest to kwota 2 910 000 zł, pozostałe dochody 1 387 009 zł, co pozwoli na pokrycie 86% wydatków na pomoc społeczną i różnicę w wysokości 15 874 360 zł 84 groszy pokryjemy z dochodów własnych miasta. W ramach pomocy społecznej sfinansujemy również między innymi program Rodzina 500+, jest to kwota 59 500 652 zł, świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny 24 239 177 zł 94 grosze, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 8 132 360 zł, oraz w tej kwocie zawiera się również DPS kwota 6 200 000 zł. W tym roku 2020 na DPS wydaliśmy łącznie 6 100 000 zł. Wydatki na funkcjonowanie MOPS to kwota 4 403 412 zł, zasiłki stałe 4 074 191 zł, dodatki mieszkaniowe 2 250 020 zł, dożywianie dzieci dorosłych 1 330 059 zł, rodziny zastępcze 970 900 zł, wspieranie rodziny 2 198 590 zł, usługi opiekuńcze 449 1850 zł oraz Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych 2 i 1 to jest 2 735 554 zł i 90 groszy. Transport i łączność kwota 14 076 701 zł, co stanowi 4,93% w wydatkach bieżących. Mamy tutaj dotacje do pozyskania na podstawie porozumień między gminami. Ta kwota to 2 900 000 zł, a różnicę w wysokości 11 176 701 zł pokryjemy z dochodów własnych miasta. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to jest 26 136 834 zł, co stanowi 9,15% w wydatkach bieżących. I mamy tutaj gospodarkę odpadami 16 886 000 zł, oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni 761 000 zł, schronisko dla zwierząt 1 92 153 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg to jest kwota łączna 1 955 000 zł, pozostała działalność 5 350 681 zł, tutaj mamy między innymi 3 996 350 zł z DIUM oraz targowisko miejskie 806 891 zł. Kolejny dział, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 5 696 800 zł, co stanowi 1,99% w wydatkach bieżących. Mamy tutaj podział na nasze jednostki kultury. Jest to Miejskie Centrum Kultury, kwota 3 060 000 zł, Muzeum 876 000 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1 630 000 zł. Mamy tutaj również remonty w instytucjach kultury, kwota 65 000 zł, ochrona zabytków 3 300 oraz pozostała działalność 62 500 zł. Kultura fizyczna 1 860 735 zł, co stanowi 0,65% wydatków bieżących. Mamy tutaj między innymi utrzymanie przystani, kwota 115 648 zł, zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi 1 017 564 zł, szkolenia, współzawodnictwo sportowe i stypendia sportowe, kwota 690 723 zł i pozostała działalność, kwota 36 800 zł. Działania z zakresu ochrony zdrowia, kwota 3 394 064 zł, co stanowi 1,19% wydatków bieżących. Tutaj między innymi zadania z zakresu ochrony zdrowia, to jest zwalczanie narkomanii, kwota 77 000 zł. Mamy też działania przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota 1 323 000 zł oraz ośrodek rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jest to kwota 1 873 064 zł. Kolejny dział, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
1 712 603 zł. Jest to kwota, co stanowi 0,56% wydatków bieżących. Mamy tu ochotnicze straże pożarne w wysokości 248 055 zł, straż miejska 1 311 248 zł oraz obrona cywilna 15 500 zł. Zarządzanie kryzysowe, program bezpieczne miasto, monitoring miasta oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, jest to kwota 137 800 zł. Pozostałe wydatki bieżące, mamy tutaj gospodarkę mieszkaniową 1 039 624 zł, administracja publiczna 20 441 782 56 zł, działalność usługowa 573 427 zł, obsługa długu publicznego 3 666 684 zł, z czego kwota 1 866 684 zł to poręczenia dla Tomaszowskiego, dla TTBS oraz dla MZ-ki oraz 1 800 są to odsetki od kredytu. Między innymi odsetki od kredytu. Mamy jeszcze informację o zadłużeniu na koniec roku, która będzie stanowić 32,86% przewidywanych dochodów ogółem, wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe to kwota 21 655 843 zł i 2 grosze. Tutaj podział wydatków majątkowych to mamy z wydatkami majątkowymi związane są zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych. Jest to kwota 16 989 336 zł, przepraszam. Zadanie inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej jest to kwota 637 800 zł i 2 grosze oraz zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków jest to kwota 4 028 707 zł. Zadanie inwestycyjne, które planujemy realizować, to będzie między innymi budowa ulic w osiedlu Wierzbowa. Środki przeznacza się na kontynuację zadania, jest to kwota 1 864 500 zł, budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych zakładów włókien chemicznych Wistom 3 228 707 zł, przebudowa ulicy Sasankowej, Rudej, części ulic gminy i Hubala, ulic w osiedlu Kanonierów, Mickiewicza, kwota 2 610 000 zł, rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej, kontynuacja zadania 800 000 zł. Planowane projekty w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tutaj mamy m.in. plac zabaw przy przedszkolu nr 20 ulica Sikorskiego 6A, kwota 145 840 zł. Mamy Park Niebrowski, boisko wielofunkcyjne, kwota 1 015 000 zł. Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna 12, pierwszy etap 913 100 zł. Trasa sportowo-rekreacyjna droga przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych, kwota 141 060 zł. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Przedmiotowy projekt uchwały, szanowni państwo, był również omawiany na komisjach. Poproszę teraz o opinie poszczególne, albo inaczej, przepraszam, jeszcze zanim będą opinie komisji, to ja pozwólcie państwo, że wrócę tak jak i poprzedniej uchwale do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej również państwo otrzymaliście wszyscy w formie elektronicznej. Opinia jest pozytywna co do projektu uchwały. I moje pytanie jest też tak jak i poprzednio. Czy państwo oczekujecie, żeby tą opinię odczytać, czy po prostu wystarczy, że się zapoznaliście z tym w tej chwili? Nie ma potrzeby odczytywać. Dziękuję bardzo pani radny. Chyba, że mam jakieś głosy przeciwne? Myślę, że nie. Ale nie słyszę. Wobec powyższego przechodzimy dalej. Pozwolę sobie tylko, że uchwała numer 264 z 4 grudnia zaopiniowana pozytywnie projekt uchwały dotyczący projektu budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2021 rok. I teraz poproszę o opinię komisję wstałe. Komisja budżetu. Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jeszcze Komisja Oświaty. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały, jednakże tak jak i w poprzednim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Pan Radny Zbigniew Kamiński, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Pani Skarbnik. Nie ukrywam, że tych pytań nie zadałem na komisji, ale czy Pani by była uprzejma, wyjaśnić mi taką kwestię no, literalną, że tak określę. Bo różnica między tabelą 1, znaczy może odniesiemy się tylko na wstępie, może do samych dochodów. Czyli tu odnosimy się, mamy wyszczególnione dochody w poszczególnych działach, które stanowią nam tu 304 715 452 zł. Ale jednocześnie wchodząc w szczegóły, dowiadujemy się, że dochód bieżący wynosi 296 432 zł, 292 zł. Proszę mi powiedzieć, czy te pochodne następnie, czyli dochód bieżący za zadania w zakresie administracji rządowej i w punkcie B, dochód bieżący za zadania realizowane w drodze umów, w jaki sposób one są tutaj bilansowane do tego dochodu bieżącego? Czy byłaby Pani uprzejma mi to? Panie Radny, ja tylko chciałem, mam nadzieję, że to było przejęzyczenie z Pana strony, bo to nie jest 296 tysięcy, tylko... Tak, to jest 296 milionów 432 zł, 292 zł oczywiście. Dokładnie, dlatego chciałbym, żeby to wybrzmiało. Dziękuję serdecznie. I poproszę Panią Skarbnik. Już. Te zlecone i porozumienia to właśnie znajdują się tutaj w tych 296 milionach 432 292 złotych i 33 groszach. To jest z tej drugiej strony, o których pyta mnie Pan Radny. Nie ukrywam, że analizując tą tabelę, przepraszam, że wchodzę tak w zdanie, analizując tą tabelę, w tym wypadku tabela 1.1.1, tak po prostu mi się to no, nie bilansuje, że tak określę, więc dlatego to było moje pytanie, bo rozumiem, że dochód ogólny budżetu miasta, czyli w punkcie 1, wcześniej wspomnianej kwocie 296 milionów plus dochód majątkowy stanowi kwotę 304 milionów, prawda? A tych kwot dochodów bieżących w zadaniach administracji rządowej te 86 milionów nie potrafiłem jakoś, że tak powiem, znaleźć, o może tak to określę. I dlatego to moje pytanie, bo ta kwota, która tutaj no zamyka się w tej tabeli 1.1.1, no faktycznie ona stanowi 86 milionów. A w tych poszczególnych paragrafach ona mi się tak... No nie bilansuje, więc dlatego to moje pytanie. Bardzo proszę Pani Małgosiu, bo gdyś się coś włączyło, głosy się nałożyły. Proszę. Dzień dobry Państwu. Może ja szczegółowo przedstawię Państwu. Tabele, które są pokazane w projekcie uchwały, są w ten sposób przedstawione. Najpierw Państwo mają dochody budżetu ogółem. Na te dochody budżetu ogółem składają się dochody bieżące, czyli ta tabela 1.1, czyli jak Pan sobie sumę doda z tabeli 1.1 do tabeli dochodów majątkowych,
sumę z tabeli dochodów majątkowych, wyjdzie Pan na dochody ogółem. Następna tabela jest to, która się znajduje po dochodach bieżących. Są to dochody z zakresu administracji rządowej, czyli tak zwane zadania zlecone. Te zadania są zarówno po stronie dochodów, jak i są po stronie wydatków, one się bilansują. I tak naprawdę te dochody bieżące, zadania z zakresu administracji rządowej są tylko zadaniami bieżącymi. Nie mamy na ten moment innych oprócz dochodów bieżących. Taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o dochody bieżące z zakresu porozumień. One występują zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków i one się zawierają w tabeli, dochodów bieżących, czyli tabela 1.1. I to by było wszystko. Nie wiem, czy jeszcze Pan dokładniej chce wyjaśnienie w tym zakresie, czy jest wystarczające? Suma się zgadza. Dziękuję bardzo Pani Małgosi Kępie za wyjaśnienie. I kolejne pytanie widzę, chcę zadać Pani Agnieszka Walasik. Bardzo proszę Pani Radna. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, drodzy radni, ja chciałam dopytać o wydatki w budżecie na 2021 rok w dziale 900. Nie wiem, czy moja wypowiedź jest wystarczająca, bo nie widziałem odpowiedzi. Pan radny co podnosił rękę, więc uważałem, że chyba, jeżeli nie, to wrócimy Pani Małgosi, nie ma problemu, jak to coś wrócimy. Nic nie słyszymy. Nie słyszymy mnie? Na tą chwilę dziękuję Pani. No, proszę bardzo. Pani Agnieszko, proszę bardzo, ma Pani głos. Ja chciałam dopytać o wydatki w budżecie na 2021 rok. W dziale 900, to jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie na gospodarkę odpadami przeznaczono 16 886 000 zł, w tym między innymi na monitoring składowiska odpadów i ekspertyzę składowiska odpadów poprzemysłowych przy ulicy Piaskowej. W 2020 roku na sesji 27 sierpnia podczas uchwalania zmian w budżecie dopytywałam o zaplanowane wówczas 120 tysięcy złotych na ekspertyzę składowiska przy ulicy Piaskowej. Taka ekspertyza miała się odbyć w 2020 roku. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, dlaczego ponownie uwzględnione są wydatki w 2021 roku na tą ekspertyzę. Dziękuję bardzo. Tą wiedzę na ten temat było ostatnio rozmawiany nawet na sesji. Chyba było Pan Dyrektor Koziełek dosyć dobrze ten temat zna. Bardzo poproszę Panie Dyrektorze o odpowiedź. Proszę Państwa, zapewne jeżeli wrócicie Państwo do sesji sierpniowej, o której wspomina tutaj Pani Agnieszka Walasik, była tam zmiana w WPF-ie. Zagwarantowano na całość tego zadania, na ekspertyzę, kwotę 160 tysięcy. Zapewne odnosi się Pani do wydatku jednorocznego. Czyli zadanie jest zadaniem dwuletnim i macie Państwo tam kwotę bodajże 40 tysięcy złotych jako kontynuację zadania. W tym roku zleciliśmy tę usługę, ona została wykonana w pierwszym etapie. Etap końcowy, czyli podsumowanie badań, które w tej chwili zostały wykonane, to jest właśnie kwota 40 tysięcy, kierunki zagospodarowania tego składowiska, dane technologiczne, wyniki badań, to jest ta kwota. Natomiast zadanie jest zadaniem dwuletnim. W WPF-ie Państwo mieliście kwotę 160 tysięcy łączną. Kwota jednorocznych wydatków to jest kwota 120 tysięcy, a więc kontynuacją w roku 2021 jest ta pozostała kwota 40 tysięcy. Umowa została zawarta, w tej chwili rozliczamy ten etap pierwszy. Badanie zostało opracowane, raport z badań mamy, on w tej chwili jest jeszcze analizowany przez nas, natomiast o wynikach końcowych będziemy Państwa informować najprawdopodobniej pod koniec marca, bo wtedy będziemy mieć już kompleksową informację na temat tego, co się znajduje na składowisku, jakie są kierunki zagospodarowania, dlatego że działka, która została przejęta w 2017 roku w grudniu przez miasto, to jest 8,5 hektara, natomiast składowisko, które tam się znajduje, obejmuje w tej chwili bodajże 2,5 hektara, więc te 6 hektarów to jest teren do zagospodarowania, jak nie mam. Chcielibyśmy, żeby to było na tereny, na rzeczy związane z gospodarką odpadów. Miejską. Dziękuję bardzo. Ale generalnie się jeszcze, zgadza, to jest jeżeli mogę, 2021. Bardzo proszę. Jeżeli mogę, to chciałam jeszcze dopytać,
bo w wieloletniej prognozie finansowej tam są wydatki uwzględnione na, tylko na monitoring. Tam nie ma mowy o tym, że jeszcze ta ekspertyza będzie trwała. Monitoring dotyczy... Ta ekspertyza została już przeprowadzona, zrobiona. Czy mogę prosić o to, żeby nam przesłano taki raport, żeby zapoznać się z wnioskami? Proszę Państwa, tak jak mówię, zadanie jest zadaniem dwuletnim, jest podzielone na dwa etapy. Umowa jest na całość, czyli na lata 2020-2021. W tej chwili zostały wykonane odwierty i badania, które podlegają ocenie, opisowi i analizie pod kątem kierunków możliwych do zagospodarowania. W marcu będziecie Państwo mieli gotowy dokument, myślę, marzec, kwiecień, który Państwu przedstawimy, będziecie mogli Państwo nad nim się pochylić, zobaczyć, jakie są, jaka jest morfologia odpadów, jakie są zagrożenia, wydaje się dzisiaj, że nie ma, ale zobaczymy to po konkretnych już analizach. Natomiast monitoring, o którym Pani wspomina, dotyczy innego składowiska. To jest składowisko Lubochnia Górki, którego w tym roku przeprowadziliśmy rekultywację. Natomiast zgodnie z przepisami prawa przez okres 25 lat od rekultywacji lub zamknięcia składowiska, składowisko takie musi być monitorowane, czyli piezometry, które tam się znajdują, muszą być co jakiś czas sprawdzane, wyniki badań pobierane, stąd kwota 10 tysięcy. To dotyczy innego składowiska, natomiast macie to Państwo w globalnej pozycji gospodarka odpadami. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tutaj, jeżeli mogę kontynuować, bo w budżecie nie jest to napisane, znaczy w budżecie wyraźnie jest napisane, że koszty związane są z monitoringiem składowiska odpadów i ekspertyzy składowisku odpadów przy ulicy Piaskowej. Nie jest wymieniona ta ulica Luboszewska, tak? Tutaj nie ma żadnych kosztów przeznaczonych na to. Nie przy ulicy Luboszewskiej. Lubochnia Górki. Lubochnia Górki. To jest składowisko Lubochnia Górki, to, które pozostało kiedyś w spadku po spółce SITA, spółce komunalnej, spółce, która opadła, natomiast ze względu na to, że zobowiązani do rekultywacji byliśmy my, dlatego że teren jest to teren leśny, w tym roku przeprowadziliśmy taką rekultywację, ona została zakończona i monitoring tego składowiska to jest kwota 10 tysięcy rocznie przez okres 25 lat zgodnie z obowiązkiem, który mamy nałożony przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Łódzkiego w decyzji o zamknięciu składowiska. Natomiast ekspertyza dotyczy składowiska przy ulicy Piaskowej. Dziękuję bardzo. Ja mówię, wbrew temu, jeżeli mogę. Już tylko mówię, wbrew temu, co nam się wydaje, że składowisko jest ono w Tomaszowie, no niestety ono się jest przy Tomaszowie, ale jest to teren Lubochni Górki i teraz nawet do tego nowego składowiska to jest też teren Lubochni Górki i kierowcy tirów włączają sobie nawigację i wiecie Państwo, gdzie wjeżdżają? Dokładnie do Lubochni na Górki, tylko że nie na wysypisko, a tam na wieś. I to wiele tirów tam zawraca, bo niestety tak mi zaprowadziła nawigację. To tylko w kwestii takiej dodatkowej. Proszę bardzo, Pani Agnieszko, jeszcze dalej. Panie dyrektorze, to jeszcze takie mam pytanie, bo może nie do końca rozumiem. Jeżeli w zeszłym roku w budżecie zaplanowaliśmy 120 tysięcy i nie wydaliśmy tych pieniędzy z tych 120 tysięcy, czy nie powinny one się znaleźć w wydatkach niewygasających? A, może tak. Proszę Państwa, w budżecie, budżet składa się z dwóch części, WPF-u i budżetu jednorocznego. To, co się znajduje w budżecie jednorocznym, jest, jeżeli jest kontynuowane w latach, znajduje się również w WPF jako wydatek kontynuowany w czasie. W sierpniu 2020 roku zaproponowaliśmy Państwu na sesji zmianę do budżetu miasta, wprowadzając zadanie wieloletnie, a zatem w roku 2020 i 2021, dotyczące opracowania ekspertyzy składowiska odpadów przy ulicy Piaskowej. Podział był następujący. 120 tysięcy w roku 2020 oraz 40 tysięcy, o ile się nie mylę, w roku 2021. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, ale realizowanym w ramach jednej umowy. Taka też umowa została zawarta z wykonawcą na kwotę bodajże 150, nie wiem, 2, 3 może tysiące, już nie pamiętam. I podzielona została na etaty, a zatem kwota 120 tysięcy w tym roku. Natomiast dokończenie prac związanych z opracowaniem badań, analizą ich i kierunkami zagospodarowania pozostałych części składających się na tą działkę, dlatego że działka składa się ze składowiska oraz z terenów przyległych, które nie są składowiskiem i nie były wykorzystywane na składowisko. Kwota 120 tysięcy jest wydatkowana w tym roku, zostanie rozliczona i stanowi pierwszy etap realizacji kontraktu, który jest kontraktem dwuletnim, więc nie może być w niewygasy, dlatego że my tą wartość
rozliczamy jako, nie wiem, zadanie częściowe czy pierwszą część tego zamówienia. Natomiast kończy się to w marcu roku 2021 i w kwietniu, może przełom marca, kwietnia, jeżeli wykonawca zdąży wszystkie badania zrobić, a może opracowania bardziej, bo badania już przeprowadził, będziemy mogli Państwu przedstawić po pierwsze wyniki badań, morfologię składowiska, czyli to, co się znajduje, jak te odpady się przemieszczają, czy jest jakiekolwiek zagrożenie dla wód powierzchniowych, czyli rzeki Luboczanki, czy też wód podziemnych, ale to jest ten drugi etap, czyli opracowanie już tego stricte technicznego projektu. Natomiast zadanie jest zadaniem dwuletnim, rozliczanym w dwóch latach, ale w ramach jednej umowy i w tym roku kwota 120 tysięcy zostaje wydatkowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymamy w tej... Pani Beata Stańczyk, proszę bardzo. Tak, ja zgłaszałam się. Chciałam podziękować, że w budżecie na 2021 rok znalazło się zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ulicy Dąbrowskiej. Nie ukrywam, że tym tematem mocno zajmowałam się w roku 2018 i właściwie moją uwagę na kaplicę i stan kaplicy skierował ksiądz dziekan Zygmunt Nitecki. Ja w roku 2018 byłam na cmentarzu, rozmawiałam z panią kierownik, oglądałam kaplicę. Był to projekt do budżetu obywatelskiego, ale niestety jako projekt smutny, jak ja to nazywam, nie zdobył poparcia mieszkańców. Ale cieszę się, że w roku 2021 ta kaplica będzie, no podejrzewam, że najpierw dokumentacja, nie wiem, co się jeszcze uda zrobić w roku 2021, ale że polepszą się warunki bycia na tych smutnych uroczystościach na cmentarzu przy Dąbrowskiej. Oprócz tego wiem, że są tam bardzo trudne warunki dla osób zajmujących się pogrzebami. Te osoby często spędzają tam bardzo wiele godzin, a tam nie ma żadnego zaplecza. Także za to jestem wdzięczna, a serdecznie też pozdrawiam księdza dziekana Niteckiego, bo mam wrażenie, że ksiądz gdzieś zawsze czuwa i też dostrzeże różne takie słabe strony w naszym mieście. Oczywiście, jeżeli chodzi o cmentarz, zauważyłam, że bardzo dużo się zmieniło. Miasto rzeczywiście zainwestowało w cmentarz miejski. Jest tam szereg nowych alejek, powycinano drzewa, ale w przyszłym roku ponownie napiszę interpelację o uzupełnienie tej alejki, o którą już proszę od dłuższego czasu. To tyle, jeśli chodzi o cmentarz. W budżecie podoba mi się zadanie dotyczące wymiany oświetlenia ulicznego. Mam nadzieję, że miasto pozyska środki zewnętrzne i uda się wymienić całkowicie to oświetlenie i polepszy się jakość doświetlenia naszych ulic, bo jest to bardzo ważne, szczególnie, że ta aura jesienno-wiosenna, ta ciemna aura jest u nas wyjątkowo, wyjątkowo długa. Bardzo dziękuję za zadania na osiedlu Kanonierów, czyli przebudowa ulic na tym osiedlu, jak również budowa ulic na osiedlu Wierzbowej. Wiadomo, że każdemu z nas radnych bardzo blisko jest zawsze na sercu jego okręg, stąd ja tak zwróciłam uwagę na te zadania, które dotyczą okręgu, z którego mieszkańcy mnie wybrali. Cieszy mnie też, że będzie plac zabaw w przedszkolu numer 20 z budżetu obywatelskiego, chociaż cały czas jeszcze przypominam o moim marzeniu plac zabaw SP14. Bardzo mi się, panie prezydencie, tu do pana prezydenta mówię, pomysł podoba z rewitalizacją parku miejskiego Solidarność. Nie wiem, czy to tylko z środków budżetowych będzie, czy uda się pozyskać środki zewnętrzne, ale w tym roku z racji pandemii bardzo często w tym parku bywałam na krótkich spacerach i rzeczywiście ten park ożył, mieszkańcy spędzają tam swój wolny czas, a Straż Miejska właściwie każdego dnia, kiedy byłam, przejeżdżała alejkami i sprawdzała, czy nic złego się tam nie dzieje. To też jest cenne w mojej ocenie. I jeszcze proszę Państwa, i jeszcze podoba mi się to już właściwie nie w mojej, że tak powiem, dzielnicy w cudzysłowie, ale podoba mi się pomysł budowania niejako przedszkola przy doku w Białobrzegach, bo rzeczywiście Białobrzegi mają bardzo słabą placówkę przedszkolną i tamto przedszkole jest bardzo potrzebne, także tutaj naprawdę gratulacje za ten pomysł, bo bardzo trafiony wydaje mi się, tym bardziej, że Białobrzegi jest osiedlem młodym, rozwijającym się i jest tam sporo
dzieciaków. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mnie cieszy bardzo, że pani radna podkreśla, że Białobrzegi jest osiedlem młodym. Chociaż mamy część taką starszą, ale jest część młoda, faktycznie rozwojowa. Mam nadzieję też zabiegi od wielu... Ale jest rozwojowa, jest. Tak, jest. Jest potencjał, bo jest dużo terenu, gdzie będą się budowały domy, więc jak najbardziej decyzja bardzo słuszna, od wielu lat zabiegana przez panią dyrektor i przez wiele osób ze mną włącznie. Także mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Za to też panu prezydentowi dziękuję. Proszę bardzo, pani Marzena Popławska. Dziękuję panie przewodniczący za głos. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Ja pragnę w swoim imieniu i mieszkańców, którzy zwracali się w projekcie TBO o modernizację ciągu pieszo-jezdniego i parkingu przy ulicy Niskiej 33A i Niskiej 43, że ten wniosek został ujęty w projekcie budżetu na rok 2021 z prognozą budowy na rok 2021. Koszt tej inwestycji w projekt jest 50 tysięcy, natomiast realizacja całości 500 na przełomie tych dwóch lat. Również mieszkańcy ulicy Topolowej, Zagajnikowej i Akacjowej dziękują za to, że również projekt, który był zgłoszony do TBO na rok 2020, ale nie został zrealizowany również ze względu na zbyt małą liczbę głosów, został również ujęty w tegorocznym projekcie budżetu na rok przyszły, jeżeli chodzi o projekt. Mam nadzieję, że realizacja też doczeka się w roku przyszłym. Również pragnę podziękować za to, że ulica Ruda, o którą tak długo zabiegali mieszkańcy, jej realizacja przebudowy ma się ku końcowi i będzie zrealizowana w przyszłym roku. Natomiast jeszcze z taką wielką prośbą zwracamy się mieszkańcy ulicy Górnej Legionów i Bema o przebudowę tej ulicy. Mam zapewnienie w odpowiedzi na interpelację, która została zamieszczona w BIP-ie 30 listopada 2020 roku, w której czytamy, w przypadku wygenerowania oszczędności w zaplanowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych to zadanie, aby było zrealizowane w przyszłym roku, czyli przebudowa ulicy Górnej. Wiemy, że to się łączy również z przebudową kanalizacji deszczowej. Dlatego też myślę, że te dwie inwestycje będą mogły być wykonane łącznie, jeżeli takie środki zostaną wygenerowane, zaoszczędzone z innych inwestycji. Także bardzo dziękuję za to, że głos mieszkańców ulicy Zagajnikowej, Topolowej, Niskiej został dostrzeżony, zauważony i te inwestycje będą realizowane w przyszłym roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Kucharski, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Najpierw podziękuję pani Beacie Stańczyk za ciepłe słowo o Białobrzegach. Faktycznie zawsze uważałem, że to za najstarszą miejscowość w okolicy. Ostatnio się okazało, że się bardzo myliłem, gdyż miejscowości Bułowice są jeszcze starsze, co mnie bardzo zdziwiło, to taka ciekawostka, no ale jednak to jest jedna z starszych, no w tej chwili dzielnica, ale kiedyś miejscowość to w okolicy. Mamy już ponad 500 lat, także no faktycznie jesteśmy rozwojowi, no jesteśmy starzy rozwojowi, ale nie do tego zmierzam. W poprzednim punkcie pytałem o rozwój przemysłowy. Wspomniałem o tym, że widzę się toków tunelu, widząc tą ulicę na terenie dawnych zakładów Wistą i pan dyrektor Koziołek się wtedy pojawił i chciał coś powiedzieć. Myślałem, że dokończę myśl, ale później rozmowa potoczyła się inaczej. Czy ja mogę usłyszeć, co pan dyrektor chciał wtedy powiedzieć? Dziękuję uprzejmie. Tak. Proszę państwa... Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Wiem, że w zasadzie wszystkie komisje tutaj no, dość mocno lobowały czy wspierały realizację tej inwestycji. Swojego czasu na wniosek tutaj pana Piotra Kucharskiego mieliśmy wizytację czy objazd tego terenu. Wszyscy państwo zobaczyli, jak to wygląda, więc wydaje mi się, że wiemy, że ten teren jest takim rzeczywiście terenem, który oprócz tych terenów, które są przy drodze S8, tutaj przy ulicy Zawadzkiej, jeszcze stanowi taką wartość inwestycyjną w Tomaszowie. Natomiast ja tylko chciałem uzupełnić, że to była dobra decyzja o rozpoczęciu tej realizacji, bo widać to nawet na etapie już podziałów, to znaczy inwestorzy, którzy tam zaczęli się pojawiać, próbują kupować działki, ci, którzy mają działki, próbują je dzielić i sprzedawać. Widać to po ilości przyłączy. My zaczęliśmy z ilością 30, w tej chwili wniosków chyba spółka wodna zebrała na 90. To świadczy już o tym, że ruch jakby na tym terenie się zaczyna. Macie państwo pewnie świadomość, że tam jest plan miejscowy dla tego terenu, drogi są w planie wytyczone, więc no zakładamy, że konsekwentnie po zakończeniu etapu pierwszego będziemy, a może już w tym roku uda się jakoś rozpocząć prace projektowe dla kolejnego etapu, żeby ten teren uwalniać, bo rzeczywiście jest to duży potencjał. Do nas trafiają pytania z ludzkiej strefy ekonomicznej, która zarządza, tak jak wspomniałem, tym obszarem, jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną. Inwestorzy dopytują właśnie o pomoc publiczną, o możliwe ulgi, więc widać, że ten teren rzeczywiście ma potencjał i może się rozwijać, więc tyle tylko jakby uzupełnieniem tej wypowiedzi. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Ja jak już mam pana gdzieś tam na wizji, to panie dyrektorze, wcześniej pani Beata zaczęła o Białobrzegach. Ja pragnę panu podziękować za tę pracę, którą włożyliście jako wydział na początku w projektowanie pięknego boiska, które ma ostatnia szkoła chyba w naszym podległym miastu, która nie dysponuje boiskiem. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości przy pozyskaniu środków zewnętrznych uda nam się tam piękne boisko dla młodzieży wybudować, z tym, że jak państwo widzicie wszyscy, jest to teren rozwojowy. I mam nadzieję, że zanim dzieci się wszystkie już do tego miejsca będą mogły przyjść, to boisko już powstanie. Także panie dyrektorze i wydziałowi całemu z panią Gabrysią włącznie dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze państwo, kto chciał zabrać głos, proszę bardzo. Pan Andrzej Wodziński, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. To ja troszkę dzieciu do tej beczki miodu. A mnie się nie podoba to, co się dzieje i ma dziać na przykład na ulicy Wierzbowej. Czy nie podzielam zachwytu pani Beaty Stańczyk, chociaż powiem, że no bardzo dobrze, że dalej kontynuowane są przebudowy tych ulic. 5 malutkich uliczek zostało. A dlaczego nie podzielam zachwytu? Dlatego, że to zupełnie inaczej miało być. Ja 2 miesiące czy 3 miesiące temu cytowałem część odpowiedzi podpisanej przez pana wiceprezydenta odnośnie pisma mieszkańców. I bardzo wyraźnie wynikało z tej odpowiedzi podpisanej przez pana wiceprezydenta, że całkowite zakończenie przebudowy, czy w zasadzie budowa się to nazywa, tych ulic miało nastąpić w roku 2019, a póki co, to w 2019 mamy zaledwie jedną uliczkę z tych 5, które pozostały do przebudowy, a pozostałe będą przebudowywane w następnych 2, a nawet a w zasadzie 3 latach. I szkoda się stało, panie dyrektorze Adamie, że nie stało się tak, jak było planowane, że przetarg w listopadzie, o ile dobrze pamiętam, czy na początku grudnia, był zakończony, ale tylko na jedną ulicę, prawda? Tylko na jedną ulicę. I tak jak przewidywałem, taki przetarg musiał wypaść bardzo, bardzo dobrze, z dużymi oszczędnościami. Szkoda, bo podejrzewam, że już tej metody, ta metoda nie zostanie przedłużona i przetargi następne będą wykonywane w roku, w którym ma być wykonywana
przebudowa danej ulicy. To wtedy oszczędności nie będzie, będziemy dokładali. Gdyby ten przetarg odbył się tak, jak tak mi się wydaje, że tak było planowane, na co najmniej 3 ulice teraz całościowo, to mielibyśmy bardzo tanią przebudowę, bo można było to rozłożyć oczywiście na 2021-2022, ale mielibyśmy bardzo tanio przebudowane te ulice. I to dlatego też jeszcze, że przetarg był, czy mógłby być całościowo wykonany w takim roku jak ten, gdzie firmy poszukują robót. A poza tym to, co najważniejsze, mieszkańcy tych ulic mieliby pewność, że faktycznie te ulice zostaną wykonane. Bo tak, to wcale nie jestem pewien. Co prawda będę to i będziemy usilnie, niewątpliwie pilnowali, żeby te przebudowy trwały. Tylko szkoda, że to aż do 2023 roku. Nie podzielam też. Ja zakończę swoją wypowiedź, żeby już nie rozdrabniać. Proszę bardzo, proszę bardzo. Takich zachwytów odnośnie ulicy, odnośnie osiedla Kanonierów. No zgoda. Ułańska, Rycerska, Skrzetuskiego, Bracka. Ten przebudowa tych, czy rozbudowa tych ulic była wielokrotnie też przesuwana. No całe szczęście, że jest zaplanowane, ale mam wielką, wielką obawę, czy w terminie to wszystko zostanie wykonane, bo na dokończenie tych, czy na przebudowę tych ulic jest w sumie zaplanowana niewielka kwota. Mam pretensje również do tego, że mój wniosek odnośnie oznakowania ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Ludwikowskiej jest cały czas nieoznakowany. Dostałem tylko odpowiedzi, w zasadzie pouczenie, że jest to ulica powiatowa. Dziękuję za przypomnienie, ale jakie ulice powiatowe w Tomaszowie są, to ja dokładnie wiedziałem i wiem od 1 stycznia 1999 roku, kiedy nastąpiła reorganizacja, kiedy powstały powiaty, żeby było łatwiej zrozumieć. I dlaczego? Pan przewodniczący, wtedy kiedy przedstawiałem ten wniosek, mi w pewnym momencie przerwał i być może, że tam nie do końca wszyscy zrozumieli, dlaczego ja uważam, ale ja mam pewność, bo ja zanim coś powiem, to najczęściej konsultuję z mądrzejszymi ludźmi od siebie. Mimo że jest to ulica powiatowa, to oznakowanie należy do miasta, ponieważ ciąg pieszo-rowerowy był wykonany przez powiat dużo, dużo wcześniej, a poszczególne skrzyżowania zostały wykonywane przez miasto już po oddaniu do użytku tego ciągu pieszo-rowerowego. A już na pewno z tych 17 uliczek dochodzących i przechodzących przez ten ciąg pieszo-rowerowy, a dochodzących do ulicy Ludwikowskiej, dwie z nich, nikt nie powie, że nie w pełni są utwardzone, bo piękny asfalt, szerokie ulice, ale pozostałe uliczki również mają utwardzenie w postaci tak zwanych płyt ażurowych i to przepisy traktują tak samo, jak byłaby to nawierzchnia asfaltowa, w pełni utwardzona. I do miasta należy w tym przypadku oznakowanie. Proszę Państwa, dobrze, że tam do tej pory nie było żadnego wypadku, ale jak się nie daj Boże coś stanie, odpowiadał będzie winowajca. Winowajcą będziemy my. No to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O ile w tych pierwszych kwestiach wiem, o co chodzi, o tyle w tym ostatnim nie bardzo, chyba że Państwo radni wiedzą, o co chodzi na tej ulicy Ludwikowskiej, bo Pan radny opowiadał, a nie wiemy, o co Pan wnioskuje. A Pan Dyrektor, chyba że Pan Dyrektor Koziołek zgadza się, Pan nie wie, o co chodzi. Jedno zdanie. Po pierwsze, napisałem interpelację. Po drugie, złożyłem wniosek do budżetu w odpowiednim czasie. Po trzecie, mówiłem o tym 2 miesiące temu. I po czwarte, dzisiaj powtarzałem chyba też dwukrotnie, że chodzi o oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego w pełni. Pan dyrektor Koziołek, czy pan dyrektor
Michalach doskonale będzie wiedział. No, na każdym skrzyżowaniu, a jest ich 17, należy ustawić odpowiednie znaki. Nie ma tych znaków. Ja o tym mówiłem 2 miesiące temu i pisałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Koziełek się zgłasza, chce chyba powiedzieć coś w tej sprawie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Zaczynając od ostatniej kwestii, nie jestem autorem odpowiedzi, więc trudno mi się do niej ustosunkować. Co do ulicy Kanonierów, co do osiedla Kanonierów. Proszę państwa, zagrożenia realizacji nie ma, dlatego że kontrakt jest zawarty. To jest realizacja inwestycji dwuletniej, umowa jest podpisana z wykonawcą. Kwota, którą państwo macie w budżecie, to jest kwota na dokończenie 3 pozostałych ulic, dlatego że ulica Skrzetuskiego została zakończona i odebrana w tym roku. Została ulica Bracka, Łańska i Rycerska. Więc to jest kontynuacja. Wysokość, którą macie państwo w budżecie roku 2021, wynika z zawartej umowy o roboty budowlane. Podobnie jest z ulicą czy z osiedlem Wierzbowa. Umowa, że została rzeczywiście zawarta z wykonawcą, który będzie realizował pierwszą z ulic, czyli ulicę Ametystową, jeśli się nie mylę. Natomiast w budżecie roku 2021 macie państwo zagwarantowaną kwotę bodajże 1 800 000 zł, w kolejnym roku 1 000 000. Proszę państwa, rynek robót budowlanych wygląda dzisiaj tak, że jest niedobór robót, znaczna podaż siły roboczej, więc w pierwszym kwartale roku 2021 zostanie ogłoszone postępowanie na kontynuację kolejnych ulic, więc nie sądzę, żeby tutaj zadanie mogło zejść z budżetu, dlatego że ono jest, no, proszę państwa, w wieloletniej niepewności finansowej. Raczej nie zdarza się tak, że środki w ramach WPF-u będące kontynuacją, bo ja nie twierdzę, że któreś z zadań, które jest przesunięte na rok 2023, nie zmienia swojego roku finansowania, ale kontynuacje ulic, chociażby tak jak w przypadku osiedla Kanonierów, są w WPF-ie i one są pewnym gwarantem tego, że te środki są wydatkowane. No doskonale wiemy, że na osiedlu Wierzbowa zostało kilka tych ulic, bodajże 5, o ile się nie mylę, 5 albo 6. I te wszystkie ulice w ramach tego zadania WPF-owskiego, czyli roku 2021-2022, mają być zrealizowane, więc tutaj ja zagrożenia realizacyjnego nie widzę, natomiast rzeczywiście w roku 2020 w grudniu podpisaliśmy, została zawarta umowa o realizację pierwszej z ulic, a kolejne będą zawierane umowy w roku 2021, na rok 2021 i 2022, więc nie sądzę też, żeby w ciągu 3 miesięcy, biorąc pod uwagę to, co państwo widzicie, nagle rynek robót budowlanych nam tak się diametralnie zmienił, że oferty będą wyższe. Mam wrażenie, że będą co najmniej na tym samym poziomie, jeżeli nie niżej, bo rzeczywiście problem w robotach budowlanych, szczególnie w ramach kończącej się perspektywy unijnej, gdzie tych środków jest dużo mniej w samorządach, wymusza ceny dużo niższe. Sprowadzamy chyba co do poziomu 2009-2008, gdzie ten rynek wtedy był rzeczywiście bardzo nisko wyceniany, więc sądzę, że tutaj zagrożenia, panie Andrzeju, dotyczącego przesuwania tego w czasie i braku realizacji, ja nie widzę. Dziękuję. Jeżeli jedno zdanie jeszcze. No proszę bardzo, panie. Mogę? Proszę bardzo. No dlatego tak, panie dyrektorze, no bardzo dziękuję za tą odpowiedź i w zasadzie głową pan prawie widzę ręczy, że będzie wszystko dobrze, ale dlaczego i ja, i ci mieszkańcy że tych uliczek na osiedlu Wierzbowa no mają obawy, bo tak jak powiedziałem, mieli obiecywane, znaczy nie obiecywane, podpisane w oficjalnym piśmie przez prezydenta, że wszystkie będą wykonane, przebudowane w roku 2019. Ale oby to, co pan przed chwilą powiedział, już było całkowicie prawdziwe i zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja do poręczania głową, ja tutaj nic nie słyszałem. Pani radna Agnieszka Walasi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja włączę się w tę dyskusję. Chciałam powiedzieć, że cieszę się, że zostały uwzględnione tematy, które zabiegałam w swoich interpelacjach, między innymi o opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piaskowej, ale także tutaj, jeżeli chodzi o osiedle Kanonierów. Pan Andrzej Wodziński nawiązał. Ja zwracam uwagę na budowę, przebudowę tych ulic, ponieważ uwzględniłam to w interpelacji i jedna ulica jest już prawie ukończona, ulica Skrzetuskiego, kolejne planowane są budowy.
I tu chciałam podziękować panu dyrektorowi Adamowi Koziełkowi za ogromne wsparcie w tym temacie. Chciałam się jeszcze odnieść tutaj i chciałam zaznaczyć również, że budżet naszego miasta niestety daje wiele do zastanowienia. Zaniedbania od kilku lat prowadzą do zadłużenia naszego miasta. Wydatki na oświatę czy Lechię, czy nawet zadłużenie na poziomie 32%, o którym wspomniała pani skarbnik, ma wpływ na moją decyzję w głosowaniu. Chcę powiedzieć, że po analizie całego budżetu będę głosować przeciwko uchwale budżetowej na 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jest? A pan Zbigniew Kamiński, proszę bardzo. I pan Piotr Kucharski. Tak, a propos jeszcze pytań. Panie przewodniczący, dziękuję za głos, ale myślę, że chyba to pytanie będzie skierowane do pana dyrektora Koziełka. Bardzo bym prosił, żeby pan był uprzejmy bliżej się odnieść co do tych 100 tysięcy przeznaczonych na budowę południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego. Bo tutaj przeznaczamy na południową obwodnicę i jednocześnie na rozbudowę ulicy Luboszewskiej, czyli to skrzyżowanie, o którym pan mówił, rondo, czyli jakby następna obwodnica Tomaszowa. Jak w rezultacie należy interpretować ten zapis? Dziękuję. Proszę państwa, nazwa pozostała stara, nie zmienialiśmy jej, dlatego że prace dotyczące, może współpraca dotycząca zaprojektowania obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego w tej chwili przebiegają na linii miasto, starostwo powiatowe oraz zarząd dróg wojewódzkich. Ten projekt, który macie państwo wpisany w WPF-ie na rok 2021 i 2022, czyli 100 tysięcy złotych w każdym z tych lat na zaprojektowanie przebudowy ulicy Luboszewskiej. Ulica Luboszewska według wstępnego trasowania, zaznaczam bardzo wstępnego, dlatego że ten przebieg jest, ile możemy założyć, jest w miarę pewny, natomiast potem już trwają prace pomiędzy koncepcyjne właśnie na poziomie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę, że tutaj współpraca doprowadzi do wytyczenia drogi, która w przyszłości przejmie całkowicie ruch od strony wschodniej, czyli od strony Opoczna. Droga 713 wtedy stałaby się drogą miejską, nie byłby to przebieg drogi wojewódzkiej i wstępne połączenie jest właśnie poprzez węzeł na ulicy Wysokiej i ulicy Luboszewskiej poprzez rondo, włączenie w ulicę Spalską poprzez rondo, starostwo, o ile się nie mylę, starostwo powiatowe, czyli powiat tomaszowski w budżecie roku 2021 również przewiduje kwotę na prace projektowe w zakresie budowy ronda właśnie na skrzyżowaniu ulic Luboszewskiej z ulicą Spalską i dalej poprowadzenie tego terenu. W tej chwili właśnie trwają prace związane ze stosunkami wodnymi, z analityką dotyczącą tego, jak będzie wyglądała kwestia własnościowa. Natomiast projekt w tej chwili jest jakby na takim etapie wspólnego działania Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zadeklarował bardzo wstępnie oczywiście, bo w tej chwili prace trwają i porozumienia są na etapie przygotowywania, współudział albo wiodący udział w realizacji tego kontraktu. Natomiast te pieniądze, które macie państwo wskazane w budżecie poza ulicą Luboszewską, to są nasze udziały w opracowaniu badań w geologii, w kwestiach analityki własnościowej, stosunków wodnych itd., itd. Więc póki co przebieg planowany już taki skonkretyzowany, to jest ta część miasta. Jak państwo wiecie, ta część południowa miała swoje wady, natomiast tutaj włączenie się Zarządu Dróg Wojewódzkich dość mocno kierunkuje nasze wspólne działania. Jak wspomniałem, współpraca trzech samorządów na tym etapie jest realizowana: powiat, miasto oraz ZDW, czyli województwo łódzkie. Czyli dobrze rozumiem, że te pierwsze 100 tysięcy pod tytułem budowa obwodnicy południowej ma miejsce. Środki są na to przeznaczone. Tak.
czyli tam będziemy mieli ten tytuł, ale będziemy już teraz się odnosić tylko i wyłącznie do rozbudowy ulicy Luboszewskiej. Czy to dobrze zrozumiałem? Tak, proszę Państwa, żebyśmy mogli mówić o przebiegach, musimy mieć. Tak, proszę Państwa, żebyśmy mogli mówić o konkretnych przebiegach, musimy mieć trasowanie. W tej chwili jedynym trasowaniem, jakie mamy wyznaczone pewnym, jest południowa obwodnica. Natomiast zarząd dróg wojewódzkich po analityce możliwości przejęcia drogi, jej budowy, doszedł do wniosku, że wariant północny jest dla niego optymalny, dlatego że najprawdopodobniej będzie głównym wiodącym inwestorem, a zatem budżet miasta będzie znacznie mniej obciążony, pewnie będzie to współpraca kilku samorządów, ale będzie znacznie mniej obciążony ze względu na fakt budowy tej drogi w ramach standardu drogi wojewódzkiej. Jak my już mówiłem, to chyba bodajże na Komisji Gospodarki Komunalnej, o ile się nie mylę. Szanowni Państwo, dzisiaj następują zmiany w ramach FDS-u, czyli Funduszu Dróg Samorządowych. I ślad za strategią województwa łódzkiego, która powinna być przyjmowana w marcu, a strategia wyznacza kierunki rozwoju obszarów całego województwa, także działań w zakresie sieci drogowej. Przewidywane jest wsparcie dla inwestycji, które mają wyprowadzić ruch ciężki pojazdów w ramach dróg wojewódzkich przez centra miast, tych najbardziej obciążonych. Tomaszów jest jednym z takich miast, dlatego też w kontynuacji w zmianach FDS-u pojawią się środki dedykowane obwodnicom na drogach wojewódzkich. W tej chwili był program przez chwilkę, no nie przez chwilkę, ale był nabór do programu 100 obwodnic, natomiast one dotyczyły tylko i wyłącznie obwodnic na drogach krajowych, nie na drogach wojewódzkich. Ministerstwo ówczesnej infrastruktury zadeklarowało, że pieniądze dotyczące dróg wojewódzkich zostaną ujęte w FDS-ach. I FDS-y prawdopodobnie od kolejnej edycji, czyli od edycji 2021, czyli Fundusz Dróg Samorządowych, będzie miał odrębną pulę dedykowaną właśnie na prace związane z budową obwodnic na drogach wojewódzkich. Ale inwestorem tych obwodnic będzie województwo. W tym przypadku województwo łódzkie. Dlatego też przewidujemy, póki co utrzymujemy tą nazwę, bo tylko pewne trasowanie i pewny przebieg, który zapewne będzie poddany szerokim konsultacjom, no bo to jest rzecz zupełnie oczywista, pozwoli na to, żeby mówić o obwodnicy w tym czy innym wariancie. Na dziś prace dotyczą tej części miasta, natomiast one są na takim stopniu zaawansowane, że tak jak wspomniałem Państwu, trwa analityka po pierwsze warunków gruntowych i wodnych, bo pamiętajmy, że niezależnie od tego, to będzie wariant, musimy przejść przez rzekę. Kwestii własnościowych, nie chcemy, że tak powiem, naruszać własności osób prywatnych, czyli poprowadzić to w minimalnym zakresie, który pozwoli na jak najmniejsze wykupy, czy też ingerencje w tą część mieszkaniową. Więc takie póki co nazewnictwo funkcjonuje, natomiast co do ulicy Luboszewskiej, tak, będziemy ją projektować w standardzie drogi wojewódzkiej, dlatego że prawdopodobnie będzie jednym z łączników, a może podstawowym łącznikiem drogi przyszłej drogi wojewódzkiej, czyli DW713 z drogą krajową DK48. Dziękuję. Jeszcze zanim panu radnemu oddam głos w tej kwestii, jeszcze pani skarbnik się zgłasza i patrzę, już ręka już zabolała. Proszę pani skarbnik. Ja chciałam odpowiedzieć tutaj pani radnej Walasi Gardniszce, więc może pan radny Kamiński będzie kontynuował pytanie, a ja po nim, żeby tutaj była wypowiedź. Dziękuję. Pan Zbigniew Kamiński, proszę bardzo. Dziękuję. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za tą taką bardzo wyczerpującą odpowiedź. Faktycznie dużo żeśmy się dowiedzieli na komisji, ale myślę, że wszystkich radnych to również zainteresowało. Ale a propos, jesteśmy przy drogach. Przeznaczamy 2 miliony na wykup nieruchomości w okolicy ulicy Wola Wiadarnej i przy drodze krajowej numer 8. Czy coś bliżej możemy się dowiedzieć, co wobec tego mamy tam w planie i jakie tam przedsięwzięcia, po prostu co, czym jest podyktowany ten ruch miasta właśnie wykupie tych nieruchomości. No to myślę, że tutaj już widzę koleżankę Lucynę Pietrzyk, szczegółowo powie Państwu, jakie działania tam są planowane. Panią dyrektor, panią Lucynkę Pietrzyk, proszę, ma pani głos. Szanowni Państwo, na przyszły rok planujemy 2 miliony złotych przeznaczone w głównej mierze na wykupy. Jeżeli chodzi o Wolę Wiaderną, jak wiemy, jest tam obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Właścicieli nieruchomości, którzy dzielą swoje nieruchomości,
i w wyniku tych podziałów są działki dzielone z przeznaczeniem na drogę publiczną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, te działki z automatu przechodzą po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej na własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki. Właścicielom tych działek należą się wypłata odszkodowań za przejęte tereny i w tej chwili między innymi prowadzimy rozmowę właśnie z właścicielami, z byłymi właścicielami działek przy ulicy Wola Wiaderna w okolicach tego terenu i prowadzimy negocjacje co do wypłaty odszkodowań za przejęte tereny pod drogi publiczne. Podobnie mówimy o Wistomie i mamy też kilka działek w obrębie 18, czyli mówimy tutaj w okolicach Michałowskiej. Są to głównie tereny przejęte pod drogi w wyniku podziałów prywatnych nieruchomości.